Punkt. Dobry wieczór Państwu, Ryszard Gromadzki, witam. Dziś zaproszenie do rozmowy w Republice przyjął pan Witold Waszczykowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, były szef polskiej dyplomacji. Witam, dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pozdrawiam państwa z Brukseli. Bardzo nam miło pana gościć na antenie Republiki, jak zawsze. Zresztą, panie ministrze, czy ten stan, który obserwujemy w sytuacji geopolityczną, w takiej fazie, jaką ją mamy obecnie, to może skłaniać do takiej konkluzji, że nie tylko zagrożony jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że w wielu stolicach pewnie by strzeliły korki od szampana, gdyby ten rząd upadł, ale że stoimy przed perspektywą realnego zagrożenia dla polskiej niepodległości. Czy to jest zbyt mocna diagnoza? Odpowiedź na to pytanie, powiem tak, w dużej mierze zależy od nas. Polska nigdy nie miała wielkich sprzymierzeńców w naszej historii. Zawsze wybijaliśmy się na niepodległość, na niezależność praktycznie sami. Czasem korzystaliśmy ze sprzyjających układów międzynarodowych. Ale przede wszystkim to, że trwamy od XI wieku jako państwowość, to jest głównie nasza zasługa. Mamy do czynienia z dwoma problemami, więcej, ale na dwa tylko wskażę. Słusznie pan wskazał, że mamy do czynienia w zachodniej części, na zachodniej granicy z wojną ideologiczną. Lewicowo-liberalna większość europejska nie jest w stanie zaakceptować konserwatywnych rządów, tak jak w Polsce, na Węgrzech, w Słowenii w tej chwili się okazuje. No i mamy imperialną politykę na wschodzie Putina, który ożywił się po wyjściu Amerykanów w taki sposób, jak wyszli z Afganistanu, i zaczyna testować zachodnie gwarancje dla naszej części Europy. To, co robi Łukaszenka, to jest realizacja scenariusza, który został napisany w Moskwie. Ten scenariusz jest rozpisany na dwa głosy. Po pierwsze, Łukaszenka organizuje to, co robi, żeby skorzystać dla siebie, jednocześnie przysłonić najprawdopodobniej pewną operację Putina wobec Ukrainy. Także musimy brać pod uwagę ten szerszy kontekst i zachodni, i wschodni. Weźmy pod uwagę ten kontekst wschodni, o którym pan powiedział. Na spotkaniu ministrów państw zagranicznych, państw NATO, amerykański sekretarz stanu Antony Blinken powiedział, że według informacji, którymi dysponuje amerykańska administracja, ta operacja przeciw Ukrainie, czyli nie wiadomo w jakiej skali, jest wysoce prawdopodobna i to może nastąpić już w ciągu najbliższych tygodni. Stąd ta niebywała koncentracja rosyjskich wojsk wokół czy wzdłuż granicy ukraińskiej. W pana ocenie ta operacja jest możliwa, a jeśli tak, to będziemy mieli do czynienia z otwartą wojną, czy też będziemy mieli do czynienia z realizacją strategii salami, czyli taką selektywną operacją, której celem będzie podporządkowanie sobie jakiejś kolejnej części Ukrainy przez Moskwę, przez Rosję? Przypomnę, że to ostrzeżenie o możliwej akcji rosyjskiej przeciwko Ukrainie przyszło wcześniej już do Polski, ponieważ kilka tygodni temu Polskę odwiedziła i spotkała się z premierem szefowa wywiadu amerykańskiego. Stąd też myśmy zostali ostrzeżeni wcześniej. Stąd też, można powiedzieć, częściowa ta operacja międzynarodowa naszego premiera, który objechał kilka stolic, informuje nie tylko o tym, co robi Łukaszenka, ale zapewne rozmawia też o nowym kryzysie na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Teraz mamy ostrzeżenia kilku polityków. Bardzo mocno wypowiada się na ten temat kilku dni sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który ostrzega Rosję przed takim działaniem. Dołączył do tego Blinken. Ja przypomnę jeszcze raz, myśmy się spodziewali tego, że Rosja będzie testowała gwarancje zachodnie, zobowiązania szczególnie amerykańskie po Afganistanie. Rosja korzysta z pewnej próżni, która się wytworzyła
w wyniku osłabienia aktywności amerykańskiej na arenie międzynarodowej. Nowa administracja amerykańska prezydenta Bidena jest mocno zaangażowana w rozwiązywanie różnych problemów wewnętrznych, często o podłożu ideologicznym, a nie ekonomicznym czy politycznym. Tutaj wskazuje na agendę pani Kamali Harris, wiceprezydenta i tak dalej. No, prezydent Biden kupuje to i bardziej się zajmuje sprawami wewnętrznymi. Ja od dłuższego czasu przypominam prawo fizyki, iż natura nie znosi próżni. Jeśli Amerykanie są nieaktywni, to tą próżnię międzynarodową tej aktywności, a Europa Zachodnia jest zainteresowana sobą. W Niemczech w dalszym ciągu czekamy na nowy rząd. We Francji trwa kampania wyborcza prezydencka. To jest idealna sytuacja dla Putina, aby działać. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Cały świat chrześcijański też będzie trochę wyłączony. No to jest idealna sytuacja, jak mówi się tu, timing na jakiekolwiek działania zbrojne. Czy to wycofanie się Ameryki z teatru europejskiego, które obserwujemy, należy rozumieć w taki sposób, że Putin uzyskał carte blanche, jeśli chodzi o akcje wobec niepokornych czy niechętnych sobie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie mówię w tym momencie o Ukrainie, ale mówię o Polsce, mówię o krajach bałtyckich. No, ta polityka prezydenta Bidena jest mało konsekwentna. Rzeczywiście, on poczynił szereg koncesji. Zanim jeszcze spotkał się z Putinem, już zaproponował rozmowy, rokowania rozbrojeniowe. Pobłogosławił, można powiedzieć kolokwialnie, Nord Stream 2 w nadziei, że i Rosjanie, i Niemcy pomogą mu w jego rywalizacji z Chinami. Wskazał jednocześnie Rosjanom, że to nie oni są głównym konkurentem Ameryki w rywalizacji o przywództwo w świecie, ale Chińczycy. To prawda i to jest niekorzystne, to są niekorzystne zachowania administracji amerykańskiej. Z drugiej strony jednak zostały utrzymane wszystkie zobowiązania amerykańskie wobec naszego regionu. Amerykanie pozostali w Polsce, w dalszym ciągu są budowane bazy amerykańskie i tutaj również nie osłabili swojej obecności w Niemczech. Więc nie ma podstaw, aby tak daleko twierdzić, że Amerykanie jakby kwestionują swoje zobowiązania wobec naszej części. No, wspominał pan ostatnio właśnie wypowiedzi Blinkena, który też przestrzega Rosji. Może więc doszło w ostatnich miesiącach do pewnej refleksji w Stanach Zjednoczonych i uznali, że zagalopowali się ze zbyt dużymi koncesjami wobec Rosji. No miejmy nadzieję. Wspomniał pan o tych zagrożeniach, które rysują się z zachodniej flanki, użyję takiego sformułowania. Mówię o tej ideologicznej agendzie instytucji europejskich, ale mówiąc o instytucjach europejskich, mam na myśli przede wszystkim Niemcy, które są rzeczywistym hegemonem Unii Europejskiej. Czy ten dokument programowy, ta umowa koalicyjna, która została ogłoszona pomiędzy socjaldemokratami, zielonymi, a wolnymi demokratami, to, co zostało w niej zapisane, priorytety, budzą niepokój z punktu widzenia naszych strategicznych interesów. Tam wybrzmiewają takie tony, które no, muszą się nam w jakiś bardzo zły sposób kojarzyć. Jest mowa o jakimś szczególnym posłannictwie Niemiec w Europie. Ilekroć Niemcy czy rządzący Niemcami odwoływali się do takiej misji, to zawsze się to kończyło jakąś wielką zawieruchą. Skończyło się wojnami. Ja nie twierdzę, że te analogie są teraz uzasadnione, ale no, pewne tony, które są w tym dokumencie, mogą budzić niepokój. Myślę, że nie tylko w Warszawie.
Tak, to prawda. To jest co prawda obszerny dokument, grubo ponad 100 stron i wydawało się, że to powinna być kompleksowa recepta na sytuację międzynarodową. No jest, ale jest bardzo ideologicznie motywowana. Wydawało nam się od lat, że po Brexicie, po wyjściu Wielkiej Brytanii, kiedy Europa straciła drugą gospodarkę, mocarstwo nuklearne, członka Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, powinniśmy przejść pewną refleksję, czy idziemy we właściwym kierunku z integracją europejską. No, okazało się, że zaraz po Brexicie poszły przesłania, że receptą dla przetrwania Europy jest jeszcze więcej tego samego. Czyli nie refleksja, nie zatrzymanie się nad tym, w którym kierunku idzie federalizacja, idzie upolitycznienie w dalszym ciągu Unii, czyli przekazanie coraz więcej uprawnień instytucjom europejskim kosztem suwerenności państw członkowskich. I niestety dostrzegamy ten sam kierunek w nowym dokumencie koalicyjnego rządu niemieckiego, który mówi wyraźnie o federalizmie, który ja odczytuję jako hegemonizm niemiecki. Nie chcę się zatrzymywać nad marihuaną i takim, to są takie wrzutki zielonych nad takim podejściem rób ta co chce ta, prawda, i tak dalej. Ale ten federalizm i zapowiedź, że Niemcy będą wymuszały na instytucjach europejskich dyscyplinowanie państw europejskich i używanie dyscyplinowania instrumentów takich jak pozatraktatowe instrumenty, jak na przykład rozliczanie z praworządności, jak na przykład używanie funduszy europejskich, na przykład używanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do tego dyscyplinowania. Sądzi pan, że ten trend zostanie wzmocniony przy rządach tej nowej koalicji w Niemczech? No, odpowiem znowu podobnie. To też zależy od nas, od naszej determinacji. Czy my ustąpimy, czy się zgodzimy, zaakceptujemy to, czy będziemy jasno, klarownie, stanowczo mówić, że są to instrumenty nietraktatowe. Że nie ma definicji praworządności, w związku z tym nie można wymuszać na krajach członkowskich jakiegoś modelu praworządności, które wyobraża sobie Komisja Europejska. Nie można używać funduszy, nie można używać funduszy strukturalnych czy dotacji europejskich, które są zwyczajową kompensacją za otwarcie rynku, a nie nagrodą za takie czy inne funkcjonowanie, za to, czy jest pani Gersdorf, czy jakiś inny pan sędzia w tym systemie. To są czyste deale ekonomiczne. Także to w dużej mierze od nas zależy, czy będziemy się właściwie i stanowczo bronić. A czy jesteśmy dostatecznie konsekwentni w tym odporze? Ja pytam celowo w ten sposób, no bo jak obserwuje się szarże, którąś z rzędu szarże pani Jurowej, pani komisarz Jurowej, która ma prawdopodobnie jakąś antypolską fobię i brak zdecydowanej reakcji ze strony polskiego rządu chyba, no bo on powinien tutaj jakoś starać się reagować w wypadku takich wystąpień, które powtarzają się bardzo regularnie, to można mieć pewne wątpliwości, czy jesteśmy dostatecznie stanowczy w tej polityce, którą pan zaleca. No, faktycznie ma pan rację. Ja to już publicznie wczoraj czy dzisiaj powiedziałem, że wypadałoby, bo często media pytają nas, europosłów, no ale my nie jesteśmy właściwym adresatem do odpowiedzi na panią Jurową, bo to jest komisarz. Czyli partnerami do rozmów z panią komisarz są przedstawiciele rządu. Oczywiście od czasu do czasu komisarze odwiedzają Parlament Europejski. Kiedy ja miałem okazję jakiś czas temu z panią komisarz rozmawiać na posiedzeniu jednej z komisji, odpowiedziałem jej otwarcie, że to, co robi, jest pozatraktatowe. Nie ma prawa nas pouczać, dyscyplinować. Przydałoby się, że może ktoś rzeczywiście z
z rządu na ten temat odpowiedział. No mamy od 3 lat odpowiednie Ministerstwo Spraw Europejskich i to powinien być partner do obrony naszych interesów. No ale ja dalej już nie pójdę w recenzowanie swoich kolegów z rządu. Podkreśla pan, że to jak Polska poradzi sobie z tymi wyzwaniami geopolitycznymi, historycznymi, które stoją przed nami teraz, tymi zagrożeniami, które rysują się i na wschodniej flance, i zachodniej, no to zależy od nas. Czasem obserwując działania opozycji, zwłaszcza tej części opozycji, która określana jest jako opozycja totalna, no, trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to akcja obliczona na taki wewnętrzny zamach stanu, który ma utorować drogę na przykład ekspansji, tak powiem, tej zachodniej, prowadzonej z zachodu agendy ideologicznej. No to rzeczywiście jest przykre, że opozycja żyjąca tą frustracją, że od lat nie może wygrać wyborów, a wcześniej przyzwyczajona tym, że przez 20 lat żyła wokół tych koncepcji kiedyś wytworzonych przez nieboszczkę Unię Demokratyczną, Unię Wolności, że ci polscy celebryci i liberałowie, oni są strażnikami wartości, oni są w zasadzie wręcz właścicielami Polski. I ci ludzie teraz odsunięci od władzy 6 lat temu, nie mogąc do tej władzy powrócić, jest to przykre, że są w stanie poświęcić nawet interesy bezpieczeństwa własnego kraju. Ja już powiedziałem kilka razy, powtórzę, że gdyby nawet talibowie stanęli na tej granicy z Łukaszenką, to by chyba ich wpuścili, jeśli oni zagwarantowaliby obalenie rządu w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości. No niestety, jak się patrzy na historię Polski ostatnich 200-300 lat, mamy ciągle gdzieś jakiś taki czynnik zdradziecki w tej historii naszej. My ciągle jesteśmy dumni, że byliśmy krajem tolerancyjnym. Ciągle jesteśmy dumni, że walczyliśmy zawsze o najgorszych czasach podziałów, rozbiorów o naszą wolność i niepodległość. No ale zawsze mieliśmy ten margines zdrady, dogadywania się przeciwko temu głównemu nurtowi. I niestety ten parszywy margines znowu wyszedł na wierzch. Czy to jest margines, czy oczywiście mówimy o takim mainstreamie, głównym nurcie, obserwując jakby bieg spraw w Polsce, mnie bardzo zaniepokoiło to tak a propos tej refleksji, którą się pan podzielił, panie ministrze. Ostatnie badania Eurobarometru dotyczące nastrojów wobec Unii Europejskiej, realizowanej przez nią polityki, przez agendy europejskie. I okazuje się, jeżeli uznać, że to badanie jest miarodajne, że Polacy należą do największych entuzjastów unijnej polityki, to no, musi szokować, jeżeli obserwuje się wszystko, co dzieje się w relacjach między instytucjami europejskimi, Unią Europejską, a Polską rządzoną przez rząd konserwatywny, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ten brak identyfikacji, czy dostatecznej identyfikacji z rządem, który broni suwerenności, chyba można tak powiedzieć, tego kraju. No tak, ja też przypominam w takich dyskusjach, że przecież do Europy, do tej cywilizacji europejskiej opierającej się na 3 filarach, czyli rzymskim prawie, greckiej filozofii i chrześcijaństwie, prowadził nas prawie 11 lat temu Mieszko I. I przez 11 wieków temu. I przez te 11 wieków zawsze byliśmy wierni. Zawsześmy walczyli, nie chcieli odejść. I dzisiaj też, mimo tego, że tam jest to zwichnięcie ideologiczne, lewicowo-liberalne, chcemy być tam i zmieniać to na lepsze, bo to nie chodzi o te pieniądze, które tam przychodzą w postaci 1% naszego budżetu. To jest geopolityczna rodzina, do której należymy. To jest otwarty, wspólny rynek, na którym my, mając konkurencyjną gospodarkę, zarabiamy krocie. Nie na tych funduszach, tylko my swoimi rękoma, swoją pracą na tym rynku jesteśmy konkurencyjni i zarabiamy. Stąd też nie można oskarżać tego rządu o jakąś polexit, o jakąś niechęć,
Tym bardziej, że w tym rządzie i wokół są dziesiątki, setki ludzi, którzy w latach 70., 80. zabiegali o takie rozwiązanie, o bycie w Europie. W związku z tym ataki totalnej opozycji są haniebne. Wręcz co w Polsce jeszcze można znieść, ale one wywołują niedobry skutek, hańbią naszą reputację na świecie, pokazując fałszywy obraz Polski, który wcale taki nie jest. Udowodnił to tą fałszywość premier, który w ciągu tygodnia przejechał od wschodu do zachodu Europy, został przyjęty przez wszystkich największych. Do nas też przyjechali przedstawiciele Unii Europejskiej. Telefony minister spraw zagranicznych odbył od Iranu po Waszyngton. No więc zarzuty opozycji o jakiejś marginalizacji, utracie pozycji polskiej są totalnie fałszywe. Co trzeba tylko robić? Trzeba to pokazywać światu. Musimy być bardziej aktywni i przedstawiać tą naszą narrację bardziej aktywnie. Czyli Polska jest w stanie, Polska póki co wspierana przez Węgry, wspomniał pan również o Słowenii, działać, stworzyć taki front, który zmieni być może w przyszłości, nie wiem w jakiej przyszłości, może odległej, ale będzie to jakiś asumpt do zmiany trendu, który całkowicie w tej chwili zdominował Europę, tego trendu liberalno-lewicowego. Czy to, co ta obrona wartości, za którymi opowiadają się konserwatywne rządy w Budapeszcie, w Warszawie przede wszystkim, w Lublianie, to jest praca, która na ocenie może przynieść jakiś w perspektywie efekt? Ależ oczywiście, że tak. Jestem optymistą. Proszę popatrzeć, a co mieli powiedzieć Polacy po powstaniu listopadowym, a po powstaniu styczniowym i w innych czasach? To był kanał i głębia rozpaczy, a nie poddali się. My dzisiaj nie jesteśmy w takiej sytuacji. Proszę zobaczyć, Europa jak nas gnębiła w 15-16 roku za emigrację, za brak kwot, przyjęcia i tak. A wygraliśmy. Dzisiaj Europa przyznaje nam rację, że obrona Europy przed tymi falami emigrantów jest skuteczna i prawidłowa. W związku z tym, jeśli wykażemy się determinacją, spokojem, obroną traktatu, bo to jest paradoks. My bronimy traktatów europejskich, a przeciwko nam używa się argumentów pozatraktatowych, pozaprawnych. Kłamie się i wykorzystuje fake newsy i kłamstwa. To jest szansa. Przebijamy się na Węgry, na Słowenię, w tej chwili do krajów bałtyckich. Proszę zobaczyć, jak wygląda inaczej już kampania wyborcza we Francji. Mamy przyjaciół we Włoszech i tak dalej. Jest szansa, tylko trzeba być aktywnym i to robić. Trzeba być aktywnym. Optymista. Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Dobrego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dobranoc. Rozmowa w punkcie, Krzysztof Gromadzki. Dziękuję państwu. Usłyszymy się jeszcze dzisiaj o 21:30. Dobranoc, do zobaczenia.